Dzień dobry wszystkim, z tej strony Lourdes, witam Was bardzo serdecznie w naszym drugim odcinku z serii Zagrajmy w Concrete Genie. Jesteśmy w naszej naprawdę pięknej i magicznej grze. Kontynuujmy zatem naszą przygodę. Czyżbyśmy mogli wrócić do portu rybackiego? A i owszem. Spróbujmy zatem. Porada. Przytrzymaj L1, aby przywołać do siebie dżina. Dżiny mogą się przemieszczać tylko między połączonymi ścianami. To ciekawe, czyli możemy przywoływać te nasze stworki z latarni. Chyba powinienem zacząć od targu rybnego. Nawet nie pamiętam, kiedy ostatnio widziałem naszego lwa morskiego Cecila. No niestety, widzę, że tutaj miasto ogarnięte mrokiem. Zaktualizowano zadanie. Zapal wszystkie żarówki w strefie pierwszej portu rybackiego. Zaktualizowano dziennik. Dobra, tutaj mamy mapę. Wzory. Dżiny, cechy. O, jakie słodkie poroże! Ojejku, naprawdę. Coś pięknego. Ale nie ja. Rozdział drugi. Port rybacki. O, widzę, że tutaj jeszcze jakaś kartka lata. No i są te małe rozrabiaki, które tak nam dokuczają. Jakie durne ptaki! Daj im spokój! Bo co? Są durne! Bo tak mówię! Chcesz, żebym ci obił tę twoją facjatę? Kanapę se obił! Hej! Przestańcie już! Słyszycie coś? Żeliby co? Może to tu z latarni? Hej! No dobrze. Ciekawe, czy nas chyba tu można by zacząć. Namierzą te dzieciaki. No faktycznie, tutaj są żarówki. Czy my mamy jakieś konkretne malunki do zrobienia w tym miejscu? Nie wydaje mi się, żeby tutaj było coś narzucone z góry. No to zacznijmy sobie od trawy. Pasmo gotowe. Co dalej? Wow, naprawdę pięknie to wygląda. Korzystaj z mapy, aby znajdować pasma świateł i sprawdzać postępy. Wciśnij Options, aby otworzyć szkicownik. Wejdźmy na zakładkę świateł. No faktycznie, tutaj mamy strefa pierwsza, 4x4. Strefa druga. W sensie to jest tak jakby strefa pierwsza, strefy drugiej. O, tak bym to nazwała. I tutaj mamy pierwsze światła, które zostały namalowane. Jeszcze ich tutaj sporo jest. Myślę, że musimy się tutaj mocno sugerować tą mapą. Plamek pomoże ci znaleźć miejsce do malowania dżinów. Okej. Rozumiem, że tutaj nam się... Tutaj jestem! Uaktywnił nasz plamek. Ten pamiętam dobrze. Nawiążmy interakcję. Malując dżina, idź od góry do dołu.
chodzi. Okej. Okay. Ojejku, te jeszcze są fajne. Mogę tutaj sobie tutaj dodać? A niech ma jeszcze takie dwa szczękoczułki przesłodkie. No wypadałoby mu jeszcze jakieś kończyny tutaj zrobić. To jest ogonek, czy co to jest? Nie, nie, nie. No powiedzmy, że to ogonek. Chociaż... może to są rączki. Okej. I nóżki. No dobra, no to tchnijmy nowe życie. W naszego Gina. Co słychać? A, czyli jednak to był ogonek. Rączki i nóżki same mu się tutaj dołączyły. Okej, okay, tutaj mamy kolejne światełka. Zróbmy sobie tutaj odrobinę pięknego lasu. Nie jesteś w tej ciemności, co? Ja też nie. Nie da rady. Może razem ją oczyścimy. A no tak, musi nam pokazać, co chciałby, żebyśmy namalowali. I tym też oto sposobem dostaniemy... Co o tym myślisz? Super farbę. Dobra, teraz trochę takich. Pięknie. Jejku, jaka ta gra jest przepiękna i kolorowa. Użyjmy super farby. I zróbmy tutaj coś pięknego. I po super farbie. No i co? I teraz będziesz mógł przejść, czy jeszcze niekoniecznie? A, wydaje mi się, że chyba jeszcze możemy sobie tutaj coś ładnego zrobić. A, musimy aktywować super farbę, no faktycznie. Zróbmy tutaj trochę jabłuszek. Pozbądźmy się tego. Okej. Okay. Strefa ukończona, jedna z dwóch. Naprawdę, te rysunki są z jednej strony tak banalne, ale z drugiej są niesamowite. Mam nadzieję, że one zostaną. I to miasto będzie w końcu takie tchnięte kolorem i życiem. Przytrzymaj L1, aby przywołać do siebie Gina. Jest i on. Czas się pobawić, co? Twój Jean chce się bawić. No dobra. Pobawmy się z nim zatem. O, czyżby kolejna kartka? To dopiero będzie coś. Okej, okay, to teraz pomożesz mi z tymi drzwiami? A, tutaj mamy tę czerwoną kotarę. Którą czerwone dżiny mogą spalać, czyż nie? Tutaj... moglibyśmy sobie namalować coś jeszcze. A co on mi tutaj wyjada, te jabłuszka? Cwaniaczek. Przez ciebie zacznę kichać! No dobra, Ginie. Nie powiem, że fajnie by było, jakbyś mi tutaj... pomógł. Super farba zużyta. Z tym przejściem. O, czyżby tutaj była kolejna gazeta?
Dokładnie. Dęska opustoszeje przed końcem roku. Ktoś by mi pomógł? Przywołajmy zatem naszego Gina. Tak jak planowaliśmy, otworzył nam przejście. O nie, znów te balanty. Nie mogą mnie zatrzymać. Może gdybym biegł po dachach. O, kolejna strona. Potrzebuję tej kartki. Mogę ich odciągnąć. Wciśnij prawy krzyżak, aby zwrócić uwagę dręczycieli. Hej, złapcie mnie! Gdzie się podziewa? Au! Mam to! Chodźmy! No dobrze, zatem biegnijmy dalej. Tutaj jest powrót do latarni morskiej. O nie, tam są te dzieciaki. Czyli nie chciałabym, żeby mnie tutaj złapali. Z tym, że możemy tutaj znów skorzystać... Wow! Tutaj możemy malować... takie elementy. Starajmy się tutaj... rozpalić te światełka. Może jakieś jabłuszko? Jakby nasz dżin zgłodniał. Pięknie. No to może tutaj trochę ładnej roślinności. Spróbuj wskazać przednią część kontrolera. Przednią częścią kontrolera miejsce, do którego chcesz przenieść kursor. Czyż tak? Tutaj z kolei przydałby się nasz Jean. Tylko nie jestem przekonana, czy on tutaj aż przyjdzie. Lepiej się schował. No dobra. Uciekajmy. Zobaczmy, jak to w ogóle prezentuje się. Zapal wszystkie żarówki w strefie drugiej portu rybackiego. Jak prezentuje się to na naszej mapie. Okej. No to tak, lewa strona już jest ładnie zapalona. Tutaj jeszcze przydałoby się... tutaj trochę pomalować. Może jakieś jabłuszka? Kurczę, no nie sądziłam, że taka artystyczna dusza we mnie tkwi. Pięknie. Nie oczyszczę tego bez super farby. Tutaj trochę upiększenia. Możemy tu wskoczyć? Dokładnie tak. Trochę tutaj jeszcze pomalujmy. Czyli rozumiem, że możemy skakać tam, gdzie są te białe elementy. Hmm.
Czyli mimo wszystko to chyba jednak lepiej poruszać się po dachu. Mamy i kolejną stronę. Zapalmy światełko słoneczkiem. Trochę jabłuszek. Skocz, aby użyć liny. Oni cały czas na mnie polują. Coś mi się tak wydaje. Żebyście wiedzieli, że wolę się ukryć przed wami, niż towarzyszyć takim niemiłym dzieciom. Dobra, spróbujmy tutaj wejść na górę. O, kolejna strona. Tutaj jest... Co to takiego? Przywołaj Gina, by edytować jego cechy. Ciekawe, co się stanie, kiedy te dzieciaki by nas namierzyły. Zapewne nic przyjemnego dla nas. Dobra, spróbujmy tutaj wejść. To mamy kolejnego Gina. To może teraz trochę lasu. A, tutaj możemy skoczyć. W sensie, skocz, aby użyć liny. Świetnie. O, tutaj jest strona. Czy cóż to jest? No, czemu nie mogę cię złapać? Znów na miejscu. Mam cię. Skoczmy na górę. Tutaj jednak mimo wszystko jest bezpieczniej. My teraz możemy malować motylki. Uhohoho! Yeah! Niesamowite. Naprawdę. Pięknie. Tutaj jeszcze mamy lampeczki. O, tam również jest jeszcze strona. Jak my tu możemy doskoczyć? Chyba byłoby się trzeba dostać na dół i teraz na górę. Ups, znów się spotykamy. Dobra. Tutaj możemy sobie namalować może tym razem drugiego Gina. A, cofnijmy. No tak, dżiny od góry do dołu, faktycznie. Zobaczmy, jakie tutaj cechy możemy. Ojku, królicze uszka. Jak najbardziej. Tutaj jeszcze takie roślinkowe. Przesłodko. No to teraz nam wyjdzie mały śmieszek. Ożywmy. Jest i on. To jeszcze raz. Okej. Przygotuj się.
strzelał! Oczywiście tutaj malujmy wszystko, żeby było jak najpiękniej. Tutaj oczywiście chciałabym się dostać jeszcze do tej strony, która gdzieś tutaj... O, mamy to. Tutaj dalej nie możemy malować. Będę do tego potrzebował super farby. Też tak myślę. Dalej. Jest i nasz Jean. No to pokaż nam, cóż chciałbyś, żebyśmy namalowali. Jabłuszko. Oczywiście. Jak sobie życzysz. No to super farba. I trochę lasu. Dużo lepiej. Pięknie. No i mamy to. O, chciało ci się jeść. Cudownie. Zobaczmy, jak to się tutaj prezentuje na mapie. O, tu jeszcze widzę, że mamy jedną... kartkę chyba do podniesienia. Przynajmniej tak to wygląda z daleka. O nie, znowu pudło. Nie mogą mnie dostrzec. Jeszcze raz. Faktycznie. Jest tutaj jedna strona. Ej, tutaj jestem. Gdzieś tu się kryje. Dobra, poszli sobie. Chodźmy na górę. Zobaczmy, jak to się teraz tutaj prezentuje. Tu jeszcze widzę jedną. Gdzieś po prawej stronie. Musi się gdzieś tu ukryć. To się nazywa przewaga liczebna. Może stąd odejdę. Oj, tu może lepiej nie spadajmy na dół. Zobaczmy. No niby gdzieś tutaj na wprost. To jest i nasz Jean. Co to jest za strona? Niby jest tutaj centralnie po prawej naszej stronie. Jest! Mamy to. Nieźle. Świetnie. Dobrze, teraz bezpiecznie na dachu, zobaczmy. To jeszcze mamy jedną możliwość z Jeanem, jakbyśmy tak się na lewo tutaj odwrócili. No już, zobaczmy. Koniec ukrywania się. Czyżby kolejna strona? Dokładnie. Dokładnie tak. A namalujmy ci tutaj parę jabłuszek, w razie jakbyś zgłodniał.
O, tutaj jakaś interakcja. Dobra, koniec tej zabawy. Jest i kolejna strona. Świetnie. Tutaj niby po prawej stronie jeszcze coś. O, jest i kolejna. O, tutaj coś. Wygląda, jakbyśmy mogli stworzyć. Co to? To jest taki malutki stworek. Pomożesz? Zobaczmy, czy jak przywołamy naszego Gina, to czy będzie tutaj mógł coś z tym zrobić? Ciekawa mieszanka. Zrobię, co w mojej mocy. No jesteśmy. I teraz tak, a tutaj po prawej mamy legendę. Prośba. Na czym polega twoja prośba, Ginie? Czy chciałbyś, żebym coś namalowała? Nie za bardzo rozumiem tutaj ten motyw. Chociaż też nie wiem, czy za bardzo się może tutaj nie pośpieszyłam z tymi malunkami, a on może po prostu chciałby, żeby tutaj namalować mu coś konkretnego. No dobrze, gdzie my tu jeszcze mamy jakieś lampki? To jakby iść na wprost, to patrząc na legendę, mamy tam bezczynny. To musimy uważać, żeby tych dzieciaków właśnie nie spotkać. Lepiej by było. Chodźmy na górę. Dobra. Tutaj jeszcze żarówki na wprost i po lewej stronie nam zostały. Dokładnie, tutaj jeszcze są. Towarzystwo. No wejdź na górę. Tutaj sobie przelecimy. No i tutaj postarajmy się. Widzieli mnie! O! Czy mi się wydawało? Tam jeszcze jest jedna strona. Uciekam wam! Kanie jak drugi mały ninja. Okej. Lepiej zrobisz, jak nigdy nie wyjdziesz. To znowu ja! Da, niech oni sobie tam idą. Ja chciałabym zdobyć... Za wolno. Tutaj tę stronę, która nam tutaj tak ładnie lata.
Wreszcie świetnie. Znów jest moja. Dobra, uważajmy na dzieciaki. Spróbujmy od tej strony wskoczyć. O, krytyce sztuki. Dobra. Następnym razem. Przelećmy. Pięknie. Tutaj chyba nic mi nie grozi z ich strony. Trochę drzew nie zaszkodzi, jakieś jabłuszka. No i może takie ładne drzewko. Więcej tych pnączy. Są jeszcze gorsze niż zwykły mrok. Super barwa chyba się przez nie nie przebije. Oczyszczę te pnącza tylko, jak zapalę wszystkie pasma żarówek w okolicy. No dobra. Tutaj widzę, że mamy jeszcze trochę tych pnącz. Ups, już po super farbie. Tutaj możemy sobie stworzyć kolejnego pięknego dżina. Weźmy sobie tego trzeciego. Coraz ciekawiej. Dokładnie. O, tutaj czyżbyśmy mogli zrobić mu jakiś... Ojejku, co to jest? Jakiś... Jakaś muszelka. Może co? Nie. Może spróbujmy... O, no dobra, niech tak będzie. Tutaj mamy też kolejne rogi. Zaczyna jakoś wyglądać. No to tchnijmy życie. Nie ma co. Namalujmy trochę kilka drzew. No i strefa ukończona, 2 z 2. Można stworzyć arcydzieło. O, i też zaczęły znikać te dziwne rośliny. A teraz czas na targ rybny i malowanie arcydzieła. Dobra, tutaj sobie przeskoczmy. Mamy i kolejną stronę. O, jest jeszcze jedna. Ulala. Cóż byś chciał, żebyśmy tutaj namalowali? Czyżby drzewko kolejne? Jest i drzewko. Jak sobie zadanie życzysz? Okej. A, dla dwójki. Tutaj. Muszę jakoś przesunąć ten duży wagon bliżej bramy. Znajdź w obszarze żółtego wózka miejsce, w którym stworzysz dżina. Zaraz, potrzebny drugi dżin. Okej. Hmm. A, potrzeba 2 dżinów.
zadań. Muszę jakoś przesunąć ten duży wagon bliżej bramy. Ten duży wagon, czyli ten o tu. Koniec super farby. Jak możemy go przesunąć? Na pewno wiem, że tutaj jest ta czerwona płachta. Zaraz, potrzebny drugi dżin. Okej. Czy możemy to jakoś wycofać? Muszę jakoś przesunąć ten duży wagon bliżej bramy. Znajdź w obszarze żółtego wózka miejsce. Potrzeba dwóch dżinów. No nie mogę tu w żaden sposób skoczyć. Muszę jakoś przesunąć ten duży wagon. Którym stworzysz dżina ognia? Super farba? Chętnie. Potrzeba dwóch dżinów. No wiem, że potrzeba, ale nie zmienia to faktu. Zaraz, potrzebny drugi dżin. Okej. Zadanie dla dwójki. Okej. Że już tutaj stworzyliśmy, kurczę, tego jednego. A, tu u góry jeszcze możemy. Zaraz. Potrzebny drugi dżin. Okej. Jeszcze pozbyć się tych pnączy ewentualnie. Potrzeba dwóch dżinów. Hej. Tutaj jest jeden. Zobaczmy, czy my go możemy tutaj w jakiś sposób przywołać. Idzie. Tylko czy on tu przeskoczy w jakiś sposób? Oj! Nie! Dzieciaki. Ucieka nam szybciej niż szczur. Kryją się w chórze! Się. Zobaczysz, jak na tym wyjdziesz. Pokazał, na co go stać. O, patrzcie, tu jeszcze mamy jedną stronę. Tylko jak wejść na górę? No dobra, jest i prośba. Tu możemy namalować ci motylka. Jak? Może być? Chyba żadnego z nich nie złapiesz. Pięknie. Tutaj jest jedna strona na samej górze. Ciekawe, czy możemy się tam dostać. Zmora tej okolicy. Tulipany zawsze w modzie. Okej, tulipany.
Muszę jakoś przesunąć ten duży wagon bliżej bramy. To by było na tyle. Duży wagon bliżej bramy. Zadanie dla dwójki? Okej. Zaraz, potrzebny drugi dżin. Okej. To moje pytanie. Jak mogę mu stworzyć tego drugiego dżina? Tutaj jestem. Zadanie dla dwójki. Okej. One mogą się przemieszczać tylko po połączonych budynkach. Ten mój jeden niestety nie będzie mógł się tutaj dostać. Bo te budynki nie są połączone. Ale widzę, że tutaj możemy jakiegoś stworzyć. Dokładnie. Dobra, mamy to. Gina od góry do dołu. Zróbmy tutaj roślinne elementy. Pięknie. Tchnijmy życie. Jednak tutaj częściej trzeba się posiłkować mapą. No to teraz chyba nie powinno być problemu. Tutaj. Jest jeden, a czy drugi może tutaj dojść? No tutaj oczywiście połączmy te wszystkie elementy. On tu ma jakąś prośbę do mnie. Chcę, żeby mu namalować drzewo. A proszę uprzejmie. Masz naprawdę dobry gust. Proszę, drzewko. No i pięknie przeszedł. A, tutaj byś chciał słoneczko. Okej. Proszę uprzejmie. Co? Czas na zabawę? Jeszcze chcesz się bawić. Mają nic lepszego do roboty. Brawo! Tak, świetnie. No to sobie pośpiewał. Smaczne? No to teraz chodź tutaj i pomóż nam. Okej. No to mamy dwójkę. Świetnie. Udało nam się rozgryźć tę zagadkę. Dobrze się spisaliście. No to... Dzięki za super farbę. Możemy iść dalej. Czas, by port rybacki stał się bardziej kolorowy niż kiedykolwiek. Może nawet lew morski Cecil wróci, żeby rzucić okiem. Dobra, no to tak, ognisko, trochę gwiazd. Trawa. Teraz tutaj trochę roślinności. Jakieś drzewo. Słońce raz, robi się. Motylki. Słoneczko. No i ukończ arcydzieło.
Ada? Jest i ona. Nie wiedziałem, że możesz tu przychodzić. Myślałem, że musisz, no wiesz, siedzieć w latarni. A, odwiedzasz tylko moje arcydzieła. Wow. Aż jej skrzysz energią, co? Dobra, zbierajmy się, Iskra. Przed nami dużo malowania. Miło było cię widzieć. No dobrze, moi kochani, tym samym będzie to koniec naszego dzisiejszego odcinka. Oczywiście jak najbardziej zachęcam Was do zostawienia łapeczki w górę oraz komentarza pod filmem. Nie zapomnijcie również o subskrypcji kanału, żeby być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami. I tym samym do zobaczenia już niedługo. Cześć!